ponieważ właśnie zapowiadają. Nie widać absolutnie, ale tutaj się pasą konie. To jest teren kampusu tego jakiegoś tam uniwersytetu szwedzkiego i pasą się konie, serio. Zaraz wejdziemy do szwedzkiego akademika. Stockholm Calling. Te stacje są wydrążone w skalę, ale to akurat co tutaj mamy, to nie jest skała, tylko taka papa. Södermalm. Jesteśmy w Södermalm. Podobno jest to dzielnica hipsterów i inteligencji. To jest Thor! O Boże, Thor, mój ulubiony superbohater. Trochę nie wygląda jak Chris Hemsworth, ale no, aspiruje. A z kim on walczy? Nie, z jakimś smokiem. I walczy ze smokiem. A jest gdzieś Loki? Tutaj mieszkał Mikael Blomqvist z dziewczyny z tatuażem, chyba dobrze to... Blomqvist. Jak jesteście fanami, to fajnie. To wiecie, o co chodzi, ja nie wiem. Jest rynek i orkiestra będzie grać. Kawę dostaliśmy w kubeczkach z Ikei, wiadomo, szwedzka tradycja. Z kardamonem. Tak, pijemy po szwedzku. Kawę z kardamonem. Najlepiej, ale niestety nie wejdziemy, bo są bardzo drogie bilety. Zaśpiewajcie coś. Do muzeum niestety nie wejdziemy, bo bilet kosztuje 190 chyba koron, ale honey, możemy obejrzeć. Knowing me, knowing you. Gdzie to było? O Jezu. Monopoly za bom. Dramatiska teatr.
Podobno się to tak czyta, ale nie wiem, czy to prawda. Jak spojrzysz, to tak wyglądają młodzi w świecie. Where? Tutaj, musisz przybliżyć. Cynamonki? No. Super. Ja kupiłem pizzę wczoraj. Okej, okay. To spoko. Mamy jedzenie. Jej. A to co, piknik robimy na świeżym powietrzu? Jesteśmy w Lidlu. W każdym mieście, które odwiedzaliśmy wspólnie, musieliśmy odwiedzić Lidla i zrobić tam zakup. I tak też jest tym razem. Szwedzka kuchnia. Proszę bardzo. Mężczyźni gotują, mężczyźni zmywają, to już... A kobiety siedzą na Instagramie i będą robić relacje. Tak. Ale to, co jest tutaj cudowne w Szwecji, Maciek może potwierdzić, to to, że mężczyźni wykonują wiele domowych prac i zajmują się dziećmi i jak widać również gotują, co udziela się naszym polskim mężczyznom. Dziećmi i kobietami. Dziećmi i kobietami się zajmują, a kobiety zajmują się sobą. I Instagramem. I Instagramem. Tak. No wiadomo, rodzina też jakoś w social mediach musi wyglądać. W ogóle ta kuchnia jest strasznie super i mi się podoba. Tutaj jest tak dużo białych mebli. Wytarłabym ten stół. I na środku jest stół. Bardzo fajnie. I to jest kuchnia w akademiku. I nikt tutaj nie chce przychodzić, bo tutaj nie ma Wi-Fi. A ja się bardzo z tego cieszę, że nie ma Wi-Fi. Jesteśmy na dworcu autobusowym i kolejowym i przed chwilą odprowadziliśmy Anię. Ania niestety już nas zostawiła i poleciała do Brukseli, a my mamy przed sobą jeszcze prawie cały dzień zwiedzania. Także idziemy teraz na cmentarz, żeby zobaczyć Gretę Garbo. Nie mogę się doczekać. Michał i jego zakup. Wow. A my się jaramy, bo kupiliśmy sobie kawkę za 15 koron, co jest dość mało. Zniżka dla studentów i emerytów. Zniżka dla studentów i emerytów. Przy tym kółku się umawiali homoseksualiści w dawnych czasach. Nie dostałeś sobie tak jak galerianki po prostu. Że jestem gejem i inny gej przychodzi. Chcemy się poznać, tak? A, to był taki Tinder? Tak, taki Tinder. Taki Tinder w tym, analogowym. Kina klasycznego i niemego. Zbliżamy się. O Boże, Maciek, jarasz się? Jezu. Karolina się nie jara zbytnio. Nie, sorry. Karolina nie wie, kim była Greta Garbo, więc ciężko, żeby się jarała. Wiem, ale... Ale i to jest tak zrobione z przytupem, ten kruk. No, naprawdę takie ten... Jak na szwedzkie standardy, no. To bardzo. I nie ma tutaj wokoło żadnego innego. No i nie ma też dat, ponieważ Greta jest śmiertelna. Tak. Dokładnie. Wiem, że to jest może trochę niepoważne, ale właśnie nagrywam się na cmentarzu
Jeszcze najchętniej odwiedziłabym Ingmara Bergmana, a raczej jego grup, ale on akurat spoczywa na takiej wyspie, która jest dość daleko, gdzieś tam na środku Bałtyku, więc nie tym razem, ale może następnym. Dlaczego nie? Ten cmentarz jest ogólnie przepiękny, jest super zadbany i taki... No, niesamowity, naprawdę. Także polecam jako takie miejsce do zwiedzania, czy chwili zadumy, refleksji.